Dzień dobry, witajcie. Przedstawiciele medycyny naturalnej twierdzą, że cholesterol pełni bardzo ważne funkcje w organizmie. Mianowicie bierze udział w syntezie witaminy D3. Bierze udział w syntezie hormonów steroidowych, na przykład w gonadach czy nadnerczach. Wchodzi w skład błon komórkowych, zapewniając ich integralność i prawidłowe funkcjonowanie. Ale także ma czynny udział w syntezie między innymi kwasów żółciowych, które wchodzą w skład żółci, biorące udział w emulgacji tłuszczów, co zapewnia prawidłowy proces trawienia. Uważają oni, że obniżanie stężenia cholesterolu może prowadzić do choroby, dlatego że jego brak uniemożliwia syntezę tych ważnych dla życia hormonów, jak również twierdzą w związku z czym, że im większe stężenie cholesterolu we krwi, tym lepiej. Jak to wygląda w rzeczywistości? Faktycznie cholesterol jest niezbędny do życia i pełni te wszystkie ważne funkcje, o których wcześniej powiedziałem. Niemniej jednak trzeba wziąć pod uwagę, że aby cholesterol te funkcje pełnił, on musi się wchłonąć do komórki. Istnieją receptory dla cholesterolu, a w zasadzie dla lipoprotein, w których ten cholesterol krąży, takie jak na przykład LDLR, czy receptory dla apolipoproteiny B100, czy apolipoproteiny A1, czy A2. One łączą się z tymi receptorami i dochodzi do internalizacji endocytozy. Ten cholesterol dostaje się do komórki i faktycznie wtedy może pełnić te wszystkie dobroczynne funkcje. Natomiast proszę pamiętać, że ten cholesterol, który jest we krwi, on tych funkcji nie pełni. Dlatego, że po pierwsze we krwi cholesterol wolny nie występuje, dlatego, że jest związkiem hydrofobowym nierozpuszczalnym w wodzie, a krew to głównie woda. W ponad 50% składa się z osocza, które ma charakter hydrofilny. Dlatego krąży w postaci lipoprotein o wysokiej gęstości HDL, nazywanej trochę niefortunnie dobrym cholesterolem, i o niskiej gęstości LDL, nazywanej złym cholesterolem. Ale musicie pamiętać, że to tak naprawdę jest mieszanina różnych związków chemicznych, białek, fosfolipidów, trójglicerydów i właśnie cholesterolu, ale tak są one określane. I ten cholesterol, tak jak powiedziałem, który jest we krwi, on musi się wchłonąć do komórki, żeby on pełnił te wszystkie funkcje. Cholesterol, który krąży we krwi, nie bierze udziału w syntezie witaminy D3, w syntezie hormonów, ani na przykład w stabilizacji błon komórkowych, dlatego że on tam pełni wyłącznie funkcję transportową. A więc warunkiem jego dobroczynnego działania jest jego prawidłowa utylizacja, czyli prawidłowe wychwytywanie z krwi i poprzez te receptory i wnikanie do komórki. A więc błędne jest myślenie naturoterapeutów, że zbyt niskie stężenie cholesterolu we krwi prowadzi do choroby. Nie, bo nie ma zależności pomiędzy jego stężeniem we krwi, gdzie nie pełni funkcji, a jego stężeniem w tkankach. Może być tak, że ktoś ma niskie stężenie cholesterolu we krwi, dlatego że jest on łatwo wychwytywany przez tkanki, które go wykorzystują do syntezy hormonów, takie jak na przykład tkanki nadnerczy, czy na przykład gonad. Więc to, że jest niskie stężenie we krwi, nic nam nie mówi o jego stężeniu w tkankach i o jego wykorzystywaniu. Czyli osoba, która ma niskie stężenie, może prawidłowo wytwarzać te wszystkie hormony, może być zdrowa i wytwarzać duże ilości witaminy D3, bo ma tego cholesterolu odpowiednią ilość. Z drugiej strony, jeżeli we krwi jest bardzo wysokie stężenie cholesterolu, to może to sugerować, i często tak się dzieje, o jego nieprawidłowej utylizacji, nieprawidłowym wychwytywaniu przez receptory na komórkach, na błonach komórkowych, nieprawidłowym wnikaniu, przenikaniu do tkanek. Ten cholesterol po pierwsze nie pełni żadnej funkcji, jak powiedziałem, zanim się do tych komórek nie dostanie. Czyli jest bardzo duże stężenie we krwi, naturoterapeuci się cieszą, tak, to bardzo dobrze, a w rzeczywistości on się nie dostaje na przykład do nadnerczy, nie dostaje się do gonad, nie dostaje się do skóry, gdzie bierze udział w syntezie tych hormonów czy witamin, tak? I taka osoba, mimo że ma wysokie stężenie cholesterolu we krwi, ma niedobory witaminy D3, niedobory hormonów itd., itd. Czyli mówiąc inaczej, stężenie cholesterolu, które oznaczamy, dotyczy tylko jego wartości we krwi. I nic nam nie mówi o jego ilości w tkankach. Często jest tak, że osoba, która ma hipercholesterolemię, na przykład hipercholesterolemię LDL, ma niedobory na przykład witaminy D3 czy niektórych hormonów steroidowych, bo nieprawidłowo wykorzystuje, utylizuje ten cholesterol i we krwi jest jego nadmiar, a w tkankach, tam gdzie jest on potrzebny, niedobór.
To tak samo jak w cukrzycy. Może być insulinooporność, może być bardzo wysokie stężenie glukozy we krwi. Wiadomo, że glukoza jest potrzebna, na przykład no jest niezbędna erytrocytom, które nie mogą pochłaniać ciał ketonowych, a żywią się wyłącznie glukozą. Jest niezbędna dla mózgu, który jest mniej wybredny niż erytrocyty, bo może również żywić się ciałami ketonowymi. Jest potrzebna dla mięśni szkieletowych, ale ona, żeby pełniła swoją funkcję, musi dostać się do komórki poprzez receptory dla glukozy, glut 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Natomiast jeżeli jest wysokie stężenie glukozy we krwi, to ona już tych dobroczynnych funkcji dla mózgu i erytrocytów nie pełni, bo nie jest wykorzystywana. Działa uszkadzająco na śródbłonek. Z cholesterolem jest podobnie. Bardzo wysokie stężenie frakcji LDL, przyjmuje się, że na pewno powyżej 190 mg na decylitr, prowokuje czy ułatwia jego utlenianie do frakcji oxy-LDL, która jest de facto wolnym rodnikiem i tak należy ją traktować. Dlatego, że cholesterol może utleniać się do tlenków cholesterolu, ale także również zapoczątkowywać reakcje wolnorodnikowe i uszkadzać śródbłonek naczyń. Jeżeli do tego dochodzi jeszcze palenie papierosów, spożywanie alkoholu, czy na przykład nadciśnienie tętnicze krwi, czyli inne czynniki, które uszkadzają śródbłonek naczyń, powodują wytwarzanie cytokin prozapalnych. Proszę pamiętać, że otyłość również, bo w przypadku otyłości często jest zwiększone stężenie cytokin prozapalnych, interleukiny pierwszej, szóstej, czynnika martwicy nowotworów, TNF-alfa. To niestety dochodzi do uszkodzenia nabłonka, śródbłonka naczyń. Formy cholesterolu LDL, które są w dużym stężeniu we krwi, wnikają do tego śródbłonka i dostają się dalej do mięśni gładkich naczyń, po które wychwytują go za pomocą receptorów LDLR. I tam niestety są pochłaniane przez makrofagi, posiadające tak zwane scavenger receptors, czyli receptory wymiatające. W przypadku makrofagów są to receptory typu B1 i cząsteczka CD36. Zamieniają się w komórki piankowate, wydzielają czynniki wzrostu, dochodzi do rozplemu tkanki łącznej, pogrubienia ścian naczyń i wtórnego odkładania w nich wapnia. Mylą się znachorzy, którzy twierdzą, że miażdżycę można cofnąć podając witaminę K2-MK7. Nawet gdybyśmy usunęli całą blaszkę miażdżycową, to znaczy cały wapń z blaszki miażdżycowej, to zwężenie naczyń i tak pozostanie, bo tam jest jakby blizna, nadmiernie rozrośnięta tkanka łączna, która i tak będzie to naczynie zwężać. Tak jak na przykład się skaleczymy, wytną nam znamię skórne, powstaje blizna, czasami bliznowiec się robi i niestety ta tkanka łączna już zostaje na całe życie, no chyba, że użyjemy skalpela. Ale wracając do tego cholesterolu, czyli duża jego ilość sprzyja utlenianiu do formy oxy-LDL, wnikaniu, uszkodzeniu śródbłonka, dlatego, że ona się utlenia w tych naczyniach krwionośnych i niestety może działać uszkadzająco. Czyli dochodzimy do pewnego ważnego wniosku, który naturoterapeuci nie rozumieją, że stężenie cholesterolu we krwi nie odzwierciedla jego stężenia w tkankach, a czasami jest zupełnie odwrotnie proporcjonalna zależność. Wtedy, gdy stężenie cholesterolu we krwi jest niskie, może być on prawidłowo wykorzystywany przez tkanki, bo z krwi przesuwa się do tkanek i synteza tych wszystkich hormonów przebiega prawidłowo. Cholesterol może spełniać swoje funkcje biologiczne. A naturoterapeuci mówią, masz za mało cholesterolu, żryj więcej tłustego mięsa albo jajek. Natomiast jeżeli stężenie tego cholesterolu we krwi jest bardzo wysokie, to paradoksalnie może go być niedobór w tkankach, ponieważ nie jest przez te tkanki z krwi prawidłowo wychwytywany. I możemy mieć niedobory tych wszystkich hormonów, a naturoterapeuci się cieszą, o to bardzo dobrze, masz wysokie stężenie cholesterolu. Widzimy, że to nie w ten sposób działa. Ważna jest jego utylizacja. Natomiast jeżeli występuje tutaj frakcja cholesterolu HDL, czyli lipoproteiny o wysokiej gęstości, no to jest sytuacja zupełnie odwrotna, dlatego że ona, ta lipoproteina, transportuje cholesterol z krwi do tkanek. A więc tam, gdzie jest jego miejsce przeznaczenia, gdzie może być zużytkowany do wątroby, ale nie tylko do wątroby, również do tkanek steroido, gdzie zachodzi steroidogeneza, czyli do gonad i nadnerczy. Czyli tutaj medycyna alternatywna w całości zgadza się z medycyną konwencjonalną. Im więcej cholesterolu, tym lepiej. Proszę bardzo, pod warunkiem, że jest to forma transportowa HDL. Czyli wszystko jednak zależy od tej formy transportowej. Czyli wychodzi stąd wniosek, wynika stąd wniosek, że oznaczenie całkowitego stężenia cholesterolu we krwi nic tam nie mówi. Stwierdzenie hipercholesterolemii, czyli jego stężenia powyżej 200 mg na decylitr, nic nam nie mówi, bo nie wiemy, czy jest to ta frakcja, czy ten wzrost jest spowodowany frakcją transportową HDL.
co bardzo dobrze, prawda, dla zdrowia pacjenta i wtedy go nie trzeba leczyć, mimo że ma hipercholesterolemię, a nawet ma mniejsze ryzyko zgonu z powodu udaru mózgu i zawału serca. Czy jest to niestety ta frakcja LDL, a najczęściej niestety właśnie jest to ta frakcja LDL, co nie może działać już niekorzystnie, dlatego że ona się utlenia. Frakcja HDL też teoretycznie może się utleniać. Istnieją formy oxyHDL, ale zachodzi to jednak stosunkowo w mniejszym stopniu. I tak jak powiedziałem, frakcja ta jest szybko zużytkowywana, jak również sama cząsteczka HDL ma działanie często antyoksydacyjne, ale często również przeciwzapalne. Więc tak jak powiedziałem, wysokie stężenie cholesterolu, tak jak naturoterapeuci mówią, oczywiście jak najbardziej, pod warunkiem, że jest ono spowodowane frakcją HDL. Dobrze, moi drodzy, i na koniec pewna anegdota. Moja ciocia była ostatnio u lekarza z powodu hipercholesterolemii. I tutaj lekarz jej się zapytał, czy ona gdzieś jeszcze z tymi objawami wcześniej była. To mówi, że u znachora, tego siwego. A lekarz na to, u znachora? No to proszę się teraz podzielić ze mną informacją, jakiejś to bezużytecznej, głupiej i idiotycznej porady pani udzielił. No więc powiedział mi, żebym przyszła do pana. Moi drodzy, czyli wyciągając wnioski z tego filmu, najlepszym lekiem, który działałby na gospodarkę lipidową, byłby taki lek, który powodowałby zamianę cholesterolu LDL w HDL, czyli obniżał frakcję cholesterolu LDL, zwiększając jednak frakcję cholesterolu HDL, nie wpływałby na endogenną syntezę cholesterolu i jednocześnie zwiększałby ilość receptorów, czy gęstość receptorów LDLR, czyli dla apolipoproteiny B100, która występuje we frakcji LDL, umożliwiając szybką utylizację tej frakcji z krwi i przenikanie jej do tkanek. Niestety taki lek na dzień dzisiejszy nie istnieje. Dobrze, moi drodzy, to wszystko na ten temat. Pozdrawiam Was.